Mimo że w poniedziałki i wtorki statystyki dotyczące nowych zakażeń koronawirusem zawsze są znacząco niższe niż w pozostałe dni tygodnia, to poniedziałkowy raport nie przynosi dobrych wiadomości na temat nowych infekcji odnotowywanych w Suwałkach. Według opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia danych, w mieście z 66 wykonanych testów aż 18 wskazało wynik dodatni. Oznacza to, że ponad 1/4 przebadanych uzyskała potwierdzenie zakażenia. Ogółem, według stanu na poniedziałkowy poranek, kwarantanną w mieście objętych jest ponad 350 osób. W województwie podlaskim w raportowanym czasie przebadano 683 osoby. Dodatni wynik potwierdzający infekcję uzyskały 184 osoby. Biorąc pod uwagę obliczany przez resort zdrowia wskaźnik zakażeń, Suwałki plasują się według najnowszego raportu na drugim miejscu w województwie, tuż za powiatem augustowskim, gdzie wynik jest o 0,01 wyższy.